Shut up. He's not the one you want. Shut up. I don't believe. And I can think of a thousand reasons. Shut up. He's not the one you want. W nadchodzących meczach będziecie bardziej, że tak powiem, patrzeć na siebie, czy na resztę tych zespołów? Myślę, że na siebie. Przede wszystkim na siebie. Tutaj już chcemy, zostały 3 mecze, chcemy zrobić jak najlepszy wynik, żeby się zapisać w historii klubu, także zrobimy wszystko, żeby kibice nas zapamiętali, żebyśmy ten sezon już do końca dociągnęli na najwyższym miejscu. Czy raczej o Mistrzostwie Polski nie myślicie w takim kontekście? Znaczy nie, każdy najbliższy mecz, żeby wygrać, to już nie da się teraz. Myślimy jak najbardziej, żeby jak najwyżej skończyć, to jest naszym celem i jak już teraz zostało tak mało meczy, to już trzeba wziąć co się da, także mam nadzieję, że weźmiemy jak najwięcej punktów. A jak oceniam pan swoją dyspozycję? Znaczy, no zawsze może być lepiej. Ostatnio zdarzają się błędy i na pewno chcę, żeby to wyglądało lepiej. Dziękujemy serdecznie. To i wszystko wychodzi wtedy pewnie. Znaczy ciężko powiedzieć, bo Górnik jest bardzo niewdzięcznym przeciwnikiem, bo to jest to zespół, który z każdym może wygrać. Pokazał to już w tym sezonie, także na pewno przyjeżdża zespół z bardzo doświadczonych zawodników, którzy na pewno nie odpuszczą, którzy na pewno chcą się pokazać i też chwała chłopakom, bo wiadomo jaka tam sytuacja była. Ja też mam kilku znajomych, wiadomo, stricte finansowa, dlatego że też chłopaki są w pierwszej ósemce i walczą o jak najwyższe miejsce i na pewno będą się chcieli pokazać, bo to dla nich szansa. Czyli jeżeli ktoś mówi, że przyjeżdża teoretycznie łatwiejszy rywal, to tak ostrożnie z tym. Teoretycznie łatwiejszy. Trzeba popatrzeć też na zawodników Górnika, ile mają chłopaki występów w lidze, ile różnych trofeów też zdobyli. Także jeśli popatrzeć na ten skład personalnie, to na pewno jest to bardzo dobry zespół, tak? Dlatego nie ma tutaj co mówić, że gramy ze słabszym przeciwnikiem, bo już nie raz każdy to mówi, że w tej pierwszej ósemce to nie ma znaczenia z kim jest mecz, bo każdy jest tak samo ważny i to, że Górnik jest trochę niżej w tabeli, to może być właśnie nawet bardziej złudne, bo może być to bardzo ciężki mecz i na taki się nastawiamy. No ale pozycja w tabeli dorobek punktowy wyższy, więc należy jednak drużynie Jagiellonii faworyta upatrywać. Patrząc z perspektywy tabeli tak, ale ja mówię, w tych dodatkowych 7 meczach tutaj nie można mówić, że jeden zespół jest faworytem, drugi nie. Każdy jest tak samo ważny i patrząc nawet na ten ostatni mecz z Wisłą też teoretycznie Wisła grała lepszy mecz od nas, a my wygraliśmy. Także tutaj nie ma co patrzeć kto jest na jakim miejscu, kto jak gra, tylko trzeba zdobywać punkty, bo już w 3 meczach już możemy słabo grać, ale my musimy wygrywać, taka prawda jest i miejmy nadzieję, że tak będzie.